Hej siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wiedźmina 3, Wiedźmina Dziki Gon. No i zadajemy właśnie pytanie naszej koleżance. Znasz te wiedźmy? Nie, nigdy ich nie spotkałam, ale czytałam o nich. W jednej z chat w wiosce znalazłam stary manuskrypt. Była tam mowa o tym, że miejscowe czarownice chodziły czasem na krzywuchowym oczary. Były pośredniczkami między wieśniakami a paniami lasu. Wiedźmy nie tolerują intruzów, ale pomagają miejscowym. Ponoć to one powstrzymały zarazę w Belle. A ty co o tym myślisz? Chętnie uznałabym to za bajania starych bab, ale... Kiedy przybyłam do Velen, przez pierwsze kilkanaście dni miałam paskudne koszmary. Coś wzywało mnie na bagna. Pewnej nocy wprowadziłam się w jawny sen. Stawiłam temu czoła. Kontakt urwał się natychmiast. Od tamtego czasu cisza. Jak do nich trafić? Bagna są rozległe i niebezpieczne, ale podobno wiedźmy wskazują wieśniakom właściwe ścieżki. Księga każe odszukać kapliczkę na krzywuchowych moczarach, a później iść za śladem słodyczy. Słodyczy? No tak. W Kermoren nie czytają dzieciom bajek do snu. Wszyscy normalni ludzie wiedzą, że wiedźmy mieszkają w chatce z piernika, która stoi na kurzej nóżce. Będę musiał przekonać się sam. Weź tę księgę i przeczytaj ją. Ja naprawdę wierzę, że znajdziesz cel. Panie lasu, zaraz przeczytamy. To na początek rozejrzyjmy się za jakimś wyjściem. Dobra. Dobry pomysł. Okej. Używając wyjścia, że odszukaj informacje na temat Ciri. Dobra, zaraz to zrobimy. Mamy nowe zadanie, uaktualniono wpis o postaci Cirilla, proszę bardzo. I coś jeszcze? Nie, to wszystko. Dobra. Więc zadania po omacku. Panie lasu właśnie, to teraz przeczytajmy tą książkę. To będzie pewnie w fabularnych przedmiotach. Panie lasu, tak jest. Dobra, przeczytałem. Okej. Buty myśliwskie. Tajemniczy mak ziela. Olej przeciwko drakonidom. Starsza krew, jakaś książka. Co to jest? Eliksir, który dostał ode mnie. Wygląda na to, że mu się przydał. O, tutaj jeszcze. Co? Legenda niedźwiedzia. O, to chyba będzie jakieś zadanie. Wstęp do magii stosowanej. Przyda się. Dziwny medalion drga, a przecież nic tu nie ma. Co jest z tą ścianą? Okej. To iluzja. Też ją wyczuwam. Spodziewałam się, że możemy się tu na nie natknąć i dlatego wzięłam to ze sobą. To? Czyli co? Oko Nehaleni. Służy do rozpraszania iluzji. Łatwo je skonstruować, więc możesz je zatrzymać. Na pewno ci się przyda. No, i za każdym razem będzie cię o mnie przypominało. Ona jest tutaj chętna na Wiedźmina i to widać gołym okiem, kurde. Gdy używasz drżące powietrze, podejdź do niego, a gdy zauważysz drżące powietrze, podejdź do niego, gdy znajdziesz się blisko, wciśnij E, by rozproszyć iluzję. Całkiem przydatna rzecz, ale ja tutaj się oczywiście rozejrzę jeszcze bardziej. Tutaj mamy jakieś papiery. Musiał sam spalić te notatki. Dziki Gon nie byłby aż tak dokładny. Czyli domyślał się, że go szukają. Po białym zimnie. A resztę to ja już chyba wziąłem. Dobra. Więc to wszystko, co tutaj mogliśmy mieć, tak jest. Powinienem użyć oka. Dobra, i już nie ma iluzji. Przekonajmy się, gdzie prowadzi to przejście. No właśnie. Czujesz od lewej jakby prąd świeżego powietrza? To pewnie wyjście. No to chodźmy stąd wreszcie. Poczekaj, jeszcze magiczny kaganek. Magiczny co tym razem? Kaganek. Elf mi go obiecał w zamian za pomoc. A skoro raczej tu nie wróci, mogę go sobie sama wziąć. O ile go znajdę. Pomożesz mi? Ja pierdolę, no dawaj. Tak, pomogę. No to świetnie, chodźmy. Dobra. Bella Gla. Na pewno coś tam znajdziemy. Okej, zadanie zakończone po omacku. 350 punktów doświadczenia. A, czyli tam jest wyjście, ale my idziemy teraz tędy. To mi wygląda na kolejną zagadkę.
No dobra. Czyli co tym razem? Tu jest jakaś inskrypcja. Pokaż. Możesz przetłumaczyć inskrypcję? Ja rozumiem 1/3, a i to nie ma żadnego sensu. Poczekaj. Nigdy nie byłam dobra z wysokiej odmiany starszej mowy. Trudno. Przetłumaczę to dosłownie, pomijając wykwintne asonanse. Przetłumacz tak, żeby było zrozumiałe. No, jedziesz. Czterech strażników niosło jasny płomień. Wszyscy w równym rzędzie. Pierwszy nie szedł z brzegu, drugi, co szedł obok pierwszego, grał pieśń tęskną. Trzeci szedł tuż przy swym wiernym zwierzęciu. Czwarty nie szedł obok pierwszego, lecz ten również grał. I tak strzegli swej królowej, co zasnęła pod gwiazdami. Rzeczywiście brzmi zagadkowo. No i to w chuj. No dobra, spróbujmy to rozwiązać. Dobra. Zapal ognie we właściwej kolejności. Dobra, czyli ten... Ten, co grał... Dobra, mogę to powtórzyć jeszcze raz? Możesz powtórzyć tłumaczenie inskrypcji? O, właśnie. Czterech strażników niosło jasny płomień. Tak. Wszyscy w równym rzędzie. Pierwszy nie szedł z brzegu. Drugi, co szedł obok pierwszego, grał pieśń tęskną. Trzeci szedł tuż przy swym wiernym zwierzęciu. Czwarty nie szedł obok pierwszego, lecz ten również grał. I tak strzegli swej królowej, co zasnęła pod gwiazdami. Dobra. Czyli tu, raz. Dwa. Coś się tam zaczęło dziać. To prawda. Jakby za ścianą się coś przesunęło. Trzy. No. I ostatni ten. Możesz powtórzyć tłumaczenie inskrypcji? Jest, udało się. Dobra. Czy coś tutaj jeszcze mamy? Tam góry nie, raczej nie. Dobra, wejdźmy do tego pokoju. O, jak myślisz? Czyj to grób? Nie ma żadnego napisu. Znak mewy. Gdyby nie to, że wiem, gdzie jest pochowana, powiedziałbym, że to grobowiec Lary Doren. Może to tylko jej pomnik? Nie sądzę, żeby elfy chciały ją upamiętnić w ten sposób. Dla niektórych jest może bohaterką tragicznej legendy, ale większość uważa ją za zdrajczynię własnej rasy, która poniosła słuszną karę za to, że związała się z Kregenanem z Lot. Może ten elfi czarodziej był krewnym Lary? To by tłumaczyło, dlaczego pomaga Ciri. Może. Może. Do tego szukałaś? Aha. I do czego to niby służy? Mam nadzieję, że uda mi się go uruchomić. Chodźmy stąd już, dobra? No, jeszcze nie do końca, bo ja chyba tam widziałem kolejne pomieszczenie. Dobra, jakieś ostrze, a tutaj możemy to wszystko pogasić. I w sumie, a jeszcze tutaj jest coś do podniesienia? Notatki widzącego. Dobra, przeczytajmy je sobie może. Gdzie są nowe notatki? O, mol książkowy, proszę bardzo. I starsza krew, to tu również jakaś nowa nasza książka. No dobra, to wszystko. Ale ja właśnie widziałem, że tutaj jeszcze coś jest. Więc ja tego tutaj nie przepuszczę na pewno. Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. O, proszę bardzo. Dawaj. Znak Gyrden oraz punkt umiejętności, który teraz sobie właśnie rozdamy naszemu bohaterowi. Mamy dwa punkty do rozdania. Jest kolejna pusta kieszeń, więc możemy w coś zainwestować. Więc zainwestujmy w precyzyjne cięcie szybki atak. Zwiększa szanse na trafienie krytyczne szybkich ataków o 2% i ich obrażenia o 15%. Dawaj. Wykupujemy tą umiejętność i jeszcze raz i dajemy ją tutaj. Tak więc szermierka już jest naprawdę dobra. Okej, no idziemy dalej. Tutaj widziałem chyba jakieś golemy, tak? Znowu jest golem. A ile my mamy życia w tym momencie?
czy to będzie w postaci? Nie. Dobra, wyciągaj panie miecz. Srebrny. A, pełno życia. Dobra. To już z golemem raz walczyliśmy, więc nie powinno być problemów. Ajajaj, tylko że teraz walczymy sami. Dobrze. Uciekaj, uciekaj, gole, wiedźmin. Dobrze. No dawaj, dawaj, starcie z golemem na 6 poziomie. Dobrze. Co on tak, kurde, krótko był ogłuszony? Dobrze. A właśnie, może grom bym sobie zjadł. Dobrze. Dobra, teraz pewnie będzie właśnie atak. Wiedziałem. Dobrze, 120 i ostatni atak. Jeszcze jeden. Dobrze. Okej, golem. Co się stało? Kurwa. Okej, rozejrzyjmy się oczywiście po tym pomieszczeniu. Jeszcze kilka skrzynek. Dwimerytowa petarda, rękawice kawalerzysty. O, to była całkiem spoko skrzynka. Fosfor. Odwar z wilkołaka, gnomik wychyr, buty myśliwskie. Okej, dobra, to znalazłem wszystkie skarby tutaj ukryte. No i dobra, udało się. Medalion drży, to miejsce mocy. Znajdźmy teraz wyjście. No dobra, tutaj wszystko już mamy załatwione, więc możemy iść tędy. Do wyjścia. Idziemy? No jasne, że idziemy. Nie ma na co czekać. Iluzję. Aha, kolejna iluzja. A, mamy wyjście. O, w końcu wyszliśmy. Wreszcie. Ale chyba było warto, prawda? To znaczy, ostatecznie dowiedziałeś się czegoś. No warto było. Wybierzesz się na krzywuchowe moczary? Opowiesz mi potem wszystko? Nie wiem, czy będzie okazja. Geralt, mężczyźni dzielą się na tych, którzy potrafią wykorzystać okazję i na tych, którzy potrafią okazję stworzyć. Zawsze byłam pewna, że należysz do tej drugiej kategorii. Poza tym mam do ciebie prośbę. To ja. Odwiedzisz mnie jeszcze? No, postaram się. Postaram się. W takim razie będę czekać. Bywaj, Keira. To jak ona się tak potrafi teleportować? To kurde, mogła to zrobić też wcześniej. Dobra. Zadanie zakończone, plus jeszcze jakieś 100 punktów doświadczenia. Tutaj mamy jakąś łódkę. Zaproszenie od Keiry Metz, nowe zadanie. Ale nad zadaniem, które będziemy śledzić, zastanowimy się w następnym odcinku. W tym to by było już wszystko. Jeszcze zobaczmy, ile mamy punktów doświadczenia. 538 na 7 poziom doświadczenia. No więc już jesteśmy, no, całkiem silną postacią, moim zdaniem. Dobra, na pewno trzeba będzie... dobra, kończymy ten odcinek. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia kolejnym razem. Siemano.